Ale to muzyka jest taka. Muzyka się zmienia. Takiej w życiu nie słyszeliśmy. W danym etapie. O nie, ta śliwka. Co się robi? O, co to jest? Ale faza! Nie widziałam tego w życiu. A, tu hasza jakieś ukryte przejście znaczy. Ojej, co za te? Żegnaj, lub się, żegnaj. I tak nie zbiorę wszystkiego. Przypomnijcie, co tu się robiło? Tu się coś innego robiło. Aj, głupia śliwka, walnęła mnie w plecy. Co się tu robiło? O, tu jest lumps. Ale spowolnienie, no. Bez lagów, ja nie wiem, gdzie jestem. Sorry, to przez lagi. Lagi. Lada. Sropa jakaś. A, nie, przepraszam, już wiem, co się zrobi. Co zrobić z tą śliwką. Znałam takiego przebłysku geniuszu. Zrobimy tak? Bo widzicie, widzieliście tego lumpsa, że jest wysoko, nie? To położymy śliwkę w taki sposób, żeby móc na nią skoczyć. No, zobaczymy, czy się uda. Bardziej w tym kierunku. O, tam, tam, ładnie. Tak wiecie, ja nienawidzę się czaskać z śliwką. A to, to robię pierwszy raz. O życiu o tym nie pomyślałam. Tak, udało się. Tam coś jeszcze można zrobić? Nic, chyba nic. Dobra, dzięki za wszystko, śliwko. Bardzo się przydałaś. Oj, kolejny złoty lums. Zawsze miałam duże problemy, żeby zdobyć wszystko w tym levelu i my zawsze się zastanawiam, kurde, gdzie to wszystko jest? Podejrzewałam właśnie tę trasę ze zmianami perspektywy i tak obwiniałam. Kurde, że przecież niczego nie znajdę. A, dobrze. Jak widzicie, jest ciemno, jest już noc. No pamiętacie, wszyscy z tych lasach było taki poranek, a tu też mamy noc. Więc... No, no nie, musimy się tak wszystko zacinać. Sorry, ja się zawsze tak rozglądam, że zobaczyć, czy czegoś nie pominęłam. Ej, nie pamiętam tego miejsca, co to jest? A, już pamiętam. Obserwujemy krajobraz znowu. No i do przodu. Nie, do przodu. Zapis. O, widzicie to coś? Taka plama jakby. Coś. Ja nie mogę, Globox, jak mogę się tak ohydnie pofarbować? No wiem, wiem. Przykro mi. To chyba nie jest Globox. Ojej, a kolor przepiękny. A patrzcie, jak to słodkie, jak Rayman ją pociesza. O, więc wiemy już, że to jest Aglet. Aglet, czyli żona Globoxa i płodzicielka tych wszystkich szkrabów. No dobra, dalej. O, Globox znowu pojmany, no tylko nie to. Tylko nie Globox. O, więzienny statek, no przedtem to pamiętacie, zamknęli go w jakimś... No właśnie, takim... Super. A do kopalni... A, tak! Aglet, zapamiętaj się imię doskonale, byś pomylił imię. Kobiety nienawidzą, jak się myli ich imiona. Nie wiem, ja nie lubię, jak ktoś mnie myli z moją siostrą. Och, nienawidzę kierować tym złomem. Mogłam dostać jakąś motorówkę czy coś takiego, chociaż śliwką to w ogóle musiałabym się użerać. Ogólnie mogę w tym parę razy przegrać, nie gniewajcie się. I tutaj piękny, krzepiący widok. Przecież to nie jest cudowne! No te dzieci zostały tu zamknięte, żeby pracowały w kopalniach żelaza. A to żelazowe góry, bo to kopalnie żelaza. Biedne dzieci. Ja bym zadzwoniła. No właśnie nie wiem, do czego bym zadzwoniła, nigdy nie pamiętam. I jak to głupio skręcało, to trzeba strzelać, bo to w nas strzela i to blokuje nam drogę. Na szczęście ma Zeza. Nie ja mam Zeza, tylko to ma Zeza, chociaż ja też. Pójdziemy najpierw w lewo. To jest istny labirynt, można się pogubić. Dlatego postaram się to wszystko pamiętać. To nie będzie łatwe. Ojej, jak ja myślę, że to już jest prawie koniec, to po prostu mi coś w sercu robi. O, zachodnia kopalnia. I znowu piękny widok.
Ale nie rozumiem, czemu te dzieci tak chętnie się pakują na ten statek. No, skąd mają wiedzieć, że to Rayman kieruje? Powinni się domyślić, że to jakiś pirat. Chce zabrać deszcze właśnie kopalni. Najwyraźniej nie ma nic gorszego niż kopalnia żelaza. Jak tu wąsko, serio. Fajnie było mieć takie przycisk jak klakson. Filip, jak jedzie, wariacie? Kurde, moja jest! Nie widzisz tego znaku drogowego? No moja kolej! No przepuść, no co ty robisz? Zaraz będzie wypadek! Kto ci dał prawo jazdy? Chyba baran! O, północna kopalnia. I niestety, czeka nas małe zawracanko. Niedługo. Chyba. Ja jeszcze tam sobie rozwalę to tamto. Serio, ten znak mnie rozwala. Kiedyś go nie zauważyłam. Ja kiedyś po prostu nie zwracałam uwagi na takie szczegóły, a teraz wszystko jest dla mnie ważne. Kurde, dużo życia straciłam, ale mogło być gorzej. Opoznajcie może ten odgłos? Może jeśli graliście w jakieś Star Warsy, nie, albo jak chociaż oglądaliście Star Warsy, to tam był właśnie taki odgłos, kiedy oni strzelali. Właśnie chyba na... jak się to nazywało? Hot chyba. Oglądałam raz w życiu, to się nie wymążam. Ale no, niestety tutaj zatoczę kółko takie. I tak jakby nie wiem, gdzie teraz płynąć. Oj, ale skręca, ale ściąga mnie. A, chwila, powinnam lecieć o tam, o tam, o tam. O, nie obiłam się, to rzadkość. O tam. Prawo. Tak mi się wydaje, chwila, bo ja schodnie jeszcze nie mam. O, i tutaj widzimy jeszcze o to. To nie jest zniszczone. Szczęście we mnie nie trafiło. Schodnia kopalnia, jak pięknie i sprawnie poszło. Bałam się, że będę błądziła. Schodnia kopalnia. No jeśli myślicie, no super, no wreszcie siadam z tego wraku, to nie, musimy jeszcze wrócić do Agnety. To dosyć logiczne, ale często zapominamy o tym, nie? Myślimy, że jak wypełnimy cel, to nagle w magiczny sposób się przeteleportujemy do tego. Ten, kto nam zlecił to zadanie, o, chwila, musimy zakręcić. Nie wszystko będzie pięknie. Fajny szpikulec. Takie szpikulce to służyły właśnie, to jest taran, przepraszam, szpikulec. Żeby rozwalać inne statki, tak się rozpędzali z całej siły wbijali w inny statek, strasznie. Najwyraźniej oni też preferują takie sposoby, ale czyje statki oni rozwalają? Żadnych innych nie widziałam. Chyba, że robią to dla zabawy i rozwalają się nawzajem. A, chyba teraz tędy. O matko, troszkę dymi. A, sorry. Chciałam zobaczyć, czy jest jakieś przyspieszenie, zapomniałam, że to strzał. W ogóle mówię wystarczająco głośno, bo właśnie jak mam takie levele, od których odechciewa mi się żyć, no to głos mi się robi taki od razu cichy. Jak w Czarodziejskiej Polanie i grobowcu starożytnych na przykład. W niektórych miejscach chyba świątyni kamieni i ognia, nie pamiętam. Południowa kopalnia, to znaczy, że niedługo wrócimy. O nie, nie mogę się teraz zniszczyć, przecież już prawie kończę. Litości, no patrzcie, ile mam życia. O, Aglet rozpacza. Ale patrzcie, jaki krzepiący widok. To jest dużo krzepiących widoków, wiem, to jest gra wartościowa. I preferuję familijne poglądy. Urocze te dzieci. O, jak się trzęsą. O, chodzi. Ta rozpacza z zamkniętą buzią? Jego też to dziwi. Taki głos! Widziałem, co znaczy mama. O. Jak ma na imię Swajaro? No jak? Ja, Rayman, pobiłeś tekon. No naprawdę, nigdy tak mi nie poszło. Ho, nagle wciąż ryczy, jak nie ze smutku, to ze szczęścia. Racja. A ty to co, Swaniaku? A ty tu zostajesz, byś pracował co? Pożarłeś potężną maskę? Czy ciebie pogięło? To mogło być napromieniowane radioaktywne i... A ten głos jest słodki. To jest czwarta maska, skąd wiesz? Jak dla mnie wygląda jak gratisówka do płatków śniadaniowych, nie jak potężna maska. Jaka Aglet ciężka! Tak, skoro zżerają wszystko, co im padnie w ręce, no to najwyraźniej mają prawo tyć. Wow, Aglet, zapamiętaj ten widok na zawsze, nigdy tego nie widziałaś, prawda? Rayman umarł. Prima aprilis, Aglet znowu się marzy. O, i Polokus. Czwarta maska, co teraz? Twoje ulubione. Jakie oczy, to jest dziewczyna! Nie wierzę, że jesteś chłopakiem, Polokus, nie wierzę. Ty nie masz płci. Czwarta maska, cudowna.
O, super. O, da się przewijać jego dialogi. Fajnie, to mi się podoba. Dlaczego lata na kolasa? I te portki. Tak, w końcu ty stworzyłeś ten świat. Przecież nie? W końcu jesteś duchem wszechświata. Wielki duch wszechświata z ograniczoną mocą? What? Co ja mam jeszcze znaleźć? Magiczną szczotkę do kibla? Aha, więc to wszystko dzięki Lumsu. Są ty cheaterze. Co za cwaniak! Jasne, po prostu ci się latać nie chce, bo many wykorzystujesz. Przepraszam, Lums, gry mi się pomyliły. Tak, wiesz co, o niczym innym nie marzę. Przeszłam przez te chyba z jakieś prawie 20 poziomów i jeszcze po prostu mam walczyć z nimi. Znowu tymi rękami, tak wiesz. O! Też tak potrafię. Ojej! Rymen też jest zdziwiony. Rymen, ty nie jesteś wkurzony, że on ci takie zadania zleca? O, tutaj wszystkie maski, włącznie z tą ulubioną. A moje oczy, ja, no gdzie moi, to no, ojej, o, sorry. Wszystko mi się pomieszało. Maski zniknęły, wiesz? Ja się tyle natrudziłam, żeby je znaleźć, a ty... Ja po prostu zniknąłeś. No już, idź. Mam cię dosyć. Jasne. A ten... Dobranoc. Dziękuję. W ogóle nie widać żadnej różnicy, że się obudził. No nie bój się. Najwyżej coś pójdzie nie tak i wylądujesz w świecie, w którym króluje Hitler. Lubisz Hitlera? To biało go wystraszyć, ale dobra. Rayman to hardcore. Ta muzyka orientalna, ostatni raz ją słyszymy. Apollocus ma wszystko gdzieś. Uwalił się na tym klocu i udaje, że coś robi. Chociaż najprawdopodobniej ściąga moce i robi to jakoś na odległość. Oj, znowu ta muzyka! I znowu to wszystko, i znowu. O, level, w którym poszło mi chyba najsłabiej. Najgorzej właśnie przez te perspektywy. No bardzo was przepraszam. Trudno, idziemy dalej. Ej, a gdzie, że chcę zapisać grę? To chyba było po loadingu, ja już nic nie pamiętam. Tak, oczywiście, tak, jak ja się cieszę, że żelazowe góry przez jaskinie, ciemno, ciemno. Ale patrzcie na to niebo, jaki chaos! I brzytwobrody w foteliku! Ja nie mogę. Ale świat, dotarliśmy do tej najgorszej części świata, no bo pamiętacie, jak to było spokojnie? 94 lumsy, co wy myślicie? Że ja zbieram 11 sekundę? Trochę mi to zajmie, statek miedzienny jest trudnym levelem. Już żelazowe góry mi chyba zajęły z pół godziny. Piękne to jest, co tu się dzieje. Chociaż przerażające. No nic, Rayman. Nie martw się, Apollocus ci pomoże, chociaż ty tego nie zauważysz. Dobra. Dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek, chociaż według mnie był dosyć słaby, no bo... Co tu komentować? Może coś tam mi się udało. Ja tego nie oceniam. Po co jeszcze przedłużam? Wiecie, że nie mam pojęcia? Cześć. Kurde, gdzie ten guzik?